Hej, kochani, witam wszystkich z tej strony Isayuki. Zapraszam do drugiego odcinka w najwidoczniej serii. Zagrajmy w Ghost of Tsushima. Pojawia się nowa opcja, mapka. Przemierzaj Tsushima, aby odkrywać nowe lokalizacje. I tak właściwie Tsushima to jest takie dziwne trochę czytanie, moim zdaniem. Tam nie ma C, tam jest takie C, takie tsy, cy. Dobra, to jest opowieść. Podróż Gina, kodeks wojownika, kończy powieści, aby zbudować swoją legendę i zdobywać kolejne zasoby oraz umiejętności. Juna szuka swojego brata, kowala Taki, którego pojmali Mongołowie. Sprawdza tropy w wiosce rybackiej Kechi. Powinienem do niej dołączyć. Ciekawe, mamy nagrody, zwiększenie legendy, okej. Skupione słyszenie, skrytobójstwo, dobra. Złamany samuraj. Wraz z twą sławą będzie rosł też zasób nowych potężnych technik. Legenda ducha. Okej. Wybierz swój następny cel. Poprowadzi cię wiatr. Czyli tu mamy fabularnie. Tu mamy fabularnie. Podróż Gina. Aha, bo tu jest podróż. Tu jest podróż. Też podróż Gina, dobra. Tu jest powieść. Opowieść Sensei Ishikawa. Jedna z dziewięciu. Nie dołączył do nas w bitwie z Mongołami na plaży w Komodzie. Jeżeli nadal żyje, jego pokaż dziennik, mogę? Pokaż w dzienniku. Nie chcę zareagować. Może dlatego, że jeszcze go nie zrobiliśmy. Albo dlatego, że jesteśmy trochę w samouczku. Pytajniki, nieodkryta lokalizacja. To mnie interesuje, ponieważ wygląda na to, że tu jest całkiem sporo takich. Dobra, wiecie co zrobimy? Przewiń mapę, no to spoko, tak mogę. Muszę coś wybrać. Wioska rybacka. Podróż Gina. Wiecie co? No dobra, bo ona pójdzie tam. Tutaj jest ten kolega. Ja bym właśnie śledź nam wybrali. I ona, rozumiem, będzie zaznaczona na mapie. Wskazówka, podążaj za przewodnim wiatrem, aby dotrzeć do śledzonego celu. Przesuń w górę. Ach, w ten sposób. Dobra, podoba mi się ta opcja. O, to nie wiem co robi. Mamy jakieś... Okej, mamy jakieś inne... Zaraz. O, pojawiło się więcej... O, mapa nam się teraz totalnie powiększyła i pokazało się co jest gdzie. Komoda, Kashine, Komatsu, Tsutsu. Azamo, Yoshi, dobra, dalej tak, dziennik, tu mamy dziennik, tak jest, kodeks wojownika, super, tu mamy te dwie możliwe, następnie mamy sprzęt, stalowe ostrza Sakajów, patrzcie, no tego jest naprawdę sporo, możemy wziąć ulepszenia, talizmany, zablokowane jeszcze tu więcej, strój, widać mamy na razie tylko jeden, ten zniszczony, doszczętnie zniszczone, samurajski pancerz i akcesoria. Wygląda na to, że mamy tak siodło, dosyć ciekawe. Ciepło objęcie słońca wyposażono. A co to? Pieśń, która ma moc zmiany pogody. O! Graj melodę na flecie, przesuwając palec w lewo na touchpadzie. Lament burzy. Pieśń, która ma moc zmiany pogody. Zmiany pogody, zmiany pogody. Aha, będziemy przywoływać słońce tutaj. Chyba mamy słońce, ale jeżeli nie zapomnę, to spróbuję sobie zrobić. I tu mamy rozgrywkę, skupione słyszenie. Dobra, dobra. Coś mi tu pokazuje. Sprawdź lepszy. Tak, o, tak wygląda nasza broń. Piękna. Co mi tu jeszcze pokazuje, że mam coś niezrobionego? Brak talizmanów, dziennik. No dobra, tak mogę przeskakiwać tutaj pomiędzy. Tu mam ogólnie akt pierwszy, a tu mam te rzeczy, które mogę sprawdzić. Muszę odszukać senseja. Zwerbuj senseja, zwerbuj panią Masako, uratuj kowala brata Juny. No dobra, to brzmi spoko. Wróćmy sobie na razie. Jak się z konia zsiada? Na kółko chyba. Uwaga, robimy flet.
Super! Ojej, muzyka tu jest przepiękna. I tak było słońce, więc wiele nam to nie dało, ale tu mamy jeszcze. Aha. To jest po prostu wyciągnięcie i schowanie miecza, a tu tego nie mogę. A to jest jakieś. A nie, dobra. Mogę jeden raz. Przywitanie. Mogę się tak witać z ludźmi. Ohayou gozaimasu. Dobra. Na razie pójdziemy sobie tutaj. Tam już widzę, to są chyba wrogowie. Ojej. Gospoda. Wytchnienie wędrowca. Terytorium Mongołów. Patrzcie, na wyzwanie, na wyzwanie. Który odważny? Oj. Tak zza drzewa trochę mi zasłaniało. Ale spoko. O co tu za buława jakaś straszliwa? Raz. O, no właśnie, ja mówię, że zazwyczaj atakują dwa razy. A ten co? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Wow, dwa razy. Trzy razy. Chodu. Jaki gość twardy. Ciekawe, jak bardzo bym odczuła tą buławę na sobie, ale to Raczej będziemy skracać męki, bo źle bym się czuła z tym, gdybyśmy tego nie robili. W ogóle ciekawe miejsce. O! Uniki! Mogę wsiąść na obcą płotkę. Ale nie wiem, czy moja by się na to ucieszyła. No brawo. Oczywiście. Czy oni nie mogą inaczej tutaj robić rzeczy, tylko muszą wszystkich zabijać? Prefektura Hiyoshi. No ogień jest mega. Przekonałam się, że jak się wejdzie w ogień, to można się poparzyć. Widzicie? Musiałam dograć kawałek, bo popsułam sobie save'y, ale to takie 15 minut gry tylko było. Dobra, pokazałam. Jak ja sobie to życie tu dałam? Chodź, no chodź! Chodź na solo. Dawaj. Raz, dwa. Ach. Dobra, jak ma tarczę, czyli się nie da od razu. Okej. Chciałam go dźgnąć. A co za dźwięki? O kurczę, jak tu ktoś wrzeszczy strasznie. Co tu się dzieje? A tu jest jakaś kobieta. To ty tak wrzeszczałaś? Oj, nie, ten klawisz, będą mi się mylić. Stal. O, uciekła. Zaraz. Co tutaj tak głośno w ogóle? Co się tutaj tak darło? Jest tam jeszcze ktoś? Gdzieś tu się da wejść na górę? Tu się nie da, ale może tutaj ktoś jest. Znowu popsułam jakąś grę? Czymś? Nie, niemożliwe. Wejdę na górę. Może na górze siedzą. Hello! Fajnie, że na drabinkę wchodzi sam. O, ale tu popsuli rzeczy, no. Znowu. Co za hołota. O! Mongolskie artefakty. Czekajcie, ojej, ale zabitych. Upewnij się, że nikt tutaj nie stoi. Kolekcje. Zebrane przez ciebie zasoby i przedmioty znajdują się w zakładce kolekcje. Jak zwykle, jeżeli się da, będziemy je czytać. Zbieraj artefakty, by dowiedzieć się więcej o Mongołach. Rzecz w tym, że jak czytam, wiadomo, gra w pewnym momencie zyskuje dodatkowe kilka odcinków. Ale myślę, że warto. Artefakty. Mongolska kultura rozwijała się na stepach środkowej i północnej Azji. Wraz z rozwojem imperium zaczęła jednak wchłaniać idee i wyroby wielu innych narodów. Każdy wojownik, który pragnie powstrzymać najeźdźcę, powinien poznać kulturę wroga. W mongolskich fortach, obozach oraz innych miejscach na całej wyspie można znaleźć różnorodne mongolskie artefakty. Zbadaj. Sztylet, ładnie. Mongołowie często przystosowują i ulepszają broń oraz narzędzia pochodzące od Persów czy Chińczyków. Jeźdźcy korzystają z bardzo różnorodnego arsenału. Na przykład do lewego ramienia nierzadko przymocowują sztylety, aby użyć ich w walce w zwarciu. Tyle mamy na razie tego. Sakwa. Co za sakwa? Aha, tu mamy nasze rzeczy. Stal. Niekoniecznie musimy czytać akurat opisy takich zasobów. Myślę, że te pozostałe możemy spokojnie
pasy. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Bambusy, drewno cisowe, ładne. Drewno hazenoki, złoto, ładnie. Żelazo, stal, len, skóra, jedwab. Skóry drapieżników, ojej, będziemy polować. Kwiaty, będziemy spierać. Wiecie co, no powiem wam, że czuć tutaj ten wiedźminowy vibe. Co mi tutaj? Biała opaska! Wola wojownika nie zna kresu ani śmierci. No dobra, chociaż podoba mi się ten rozczochrany. Czy ona coś daje? W ogóle, nie widzę, żeby coś dawała ekstra, chyba że nie jest tutaj napisane. Ale on mi się podoba tak bez tej opaski bardziej. Zostawię bez. A tu maska, brak maski. Dlatego było podświetlone. Rozwiązał się problem. I co, nic więcej tutaj nie ma do podniesienia? Mongolskie artefakty. Gospoda, pokonaj Mongołów. Okej, coś mi się pojawiło. I w dół. Uciekła, no ale nie będziemy jej gonić. Raczej jest wdzięczna. Ojej, ale fajne. Widok z pierwszej osoby jest trochę dziwny, ale fajne. Mogę się tak wejść, poczołgać? Ale ekstra. Jaha. Chodź. O, tak. Idziesz? Chodź. No chodź. Głowy, jeszcze ktoś biega za mną. O, o! A co to? A co to takie ubrane strasznie? Wow, 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 panowie. Ale bez takich. Za dużo ich naraz tutaj mam. Dobra. Unik, unik. Nie wiem, czy ja dobre uniki robię, ale trochę robię. Co to za gość? Przywódca zabity. A! Postawa wody zostanie odblokowana po zabiciu dwóch przywódców. Okej. Okay. Co my tu mamy? Trochę się nam zapełnił paseczek. Dawaj, co masz. Nic nie masz? To nie dawaj. Okej. Okay. Jakoś tak tu pusto się zrobiło. Gdzie ta kobieta w ogóle uciekła tak właściwie? Ło! O, jakie agresywne to w ogóle. Spalili ludzi, to już zabić nie wystarczyło, musieli ich podpalić. Masakra. No jest problem jeszcze jeden, słuchajcie. Eksploracja. O nie, tu będzie co eksplorować, to jest jak Wiedźmin. Czuję taki mocny vibe z Wiedźmina tutaj teraz. No więc jesteście gotowi. Gra ma podobno jakieś 30-40 godzin rozgrywki. Więc pytanie, jesteście gotowi na 70 odcinków z serii? Oczywiście jakieś bieganie takie super dodatkowe postaram się pominąć, może wyciąć, ale... Opaj! Nice! Ładnie, panie Jean. Jean-san. Właściwie Jean-domo. Dono. Jean-dono. Tam coś rozwalili na zewnątrz. Tutaj coś wisi. Mogę to? Co? Aha, po prostu dym. Myślałam, że mogę coś z tego pieca jednak dotknąć. No i jak ja mam to ominąć? No nie mogę takich rzeczy omijać. Przecież mnie się coś... Mnie skręci. O, patrzcie, jak biegliśmy, to się paliło. A? Yuna to. To Yuna. Kogoś od grani wyzywa. Nieodkrytą lokalizację mam zaznaczoną, ale gdzie jest Yuna? Yuna? Gdzie ja cię słyszałam? Ej, stary, gdzie jesteś? Yuna? Gdzie ona jest? Jaka piękna woda! Jaka wspaniała woda! Gdzie jest Yuna? Czy ja mogę ją zaznaczyć na mapie? Czy ona jest... Czy ona jest dosłownie rzut beretem ode mnie? Jeszcze bliżej niż tamta lokacja.
Tamta lokalizacja. Dobra, biegnę do cię. Jestem w górę, by nagle podmówił wiatr, wskazał kierunek drogi. A możemy pływać? Obyśmy mogli. O tak, o tak, o tak. No wiecie co? Już na tym etapie kocham tę grę. Już teraz. Jona, co z tobą? Chyba sobie dałaś radę. Ja, no. Dosta. Kodeks wojownika. Te tytuły są piękne. Dotrzyj do tarasu przy mongolskim obozie więziennym. Za chwilę. Tu widzę, że coś można podnieść. O, pogoda się zmienia. Super. Poczekamy. Jak ładnie zebrał. Poczekamy, aż się zepsuje całkiem. I spróbujemy fletem jeszcze raz. Ojej, a co to? To bojka na zewnątrz. もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。本当にもう兄弟はいるの？俺の身内はおじ上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。おじ上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。 Nie będę mówić, jak rozmawiają, tak jak obiecałam. Sama również bardzo się cieszę z tych rozmów. Podobają mi się. To byli ludzie. Gdzie oni są? No tam jest to, co my robiliśmy, rozróbę. Wydawało mi się, że to była drabina, ale może mi się tylko przy... Nie mogę? O. Może mi się tylko przywidziało. Bardzo możliwe, że mnie te tutaj rzeczy zrobiły trochę. Jejku, jakie dźwięki, ta burza jest po prostu... Nie, wiecie co? Ja zakładam, że poza nagraniem to ja tu będę po prostu biegać i oglądać rzeczy. Juna sobie tu siedziała. Juna albo Juno, teraz nie jestem pewna. Myślałam, że górą przeskoczy. Wydaje mi się, że Jin do niej mówi Juno, ale no, przekonamy się z czasem, że to takie polskie tłumaczenie tutaj jest na Juna. Ale zobaczymy. Dobra, uwaga, robimy próbę fleta. O, tam jaki... Ło, jaki tam dym. Patrzcie, zadziałało. No piękne. O, kocham, kocham tą grę. Już jest wspaniała. Tam jest albo ptaszek, albo jak... Jakaś ważka. Prefektura Komodo. No ale to nie jest to miejsce... Nie. No to jest to, no nie? Wioska rybacka. Hechi. A nie, może nie, rzeczywiście. Nie, to jest to samo. Tutaj był ten spalony budynek. Tak? Czy to mi się tylko wydaje? Już zgubiłam się, wiecie? Już się zdążyłam zgubić. O, spalony powóz. Nie, dobra, my przebiegliśmy gdzieś z tamtej strony. Niech będzie, okej. Ale mi się myli. To dlatego, że zupełnie nie zwróciłam uwagi na to, skąd biegliśmy. Halo? Jest tu kto? Właściwie, czy w takich miejscach będą... Są. Trochę się źle czuję, ograbiając tych ludzi. Ale z drugiej strony ich tutaj już nie ma. O, jaki fajny schowek. Oni chyba pobiegli, każdy kto przeżył chyba rusza w stronę tego złotego pałacu. To był złoty pałac, tak mówili? Ładnie tu, tu się można jeszcze przeczołgać, otworzyć, ale to pewnie wyjść... A nie! Patrzcie. Będziemy tak niektórych zachodzić? O ja nie mogę ekstra. Żebym się tylko sterowania... Żebym się tylko sterowanie gdzieś nie po...
świeczka. Myślałam, że ktoś tu chodzi z pochodnią. Żeby mi się tylko sterowanie gdzieś nie porypało. Dobra, dobra, dobra. O, assassin. Jest skok wiary? Nie będę próbować, jeszcze się zabiję. Ani widzę pod spodem siana. Juno, chodź na górę, zobacz jakie widoki. Tutaj powinniśmy na tym flecie pograć. Aż się Jean z zaskoczenia, Jeanowi szczęka opadła. Jakie to jest piękne, jakie to jest piękne. A, piękne! Tam jest jakieś wyjście. Tam można z wody wyjść do góry. Dobra, to jest wioska. Sprawdźmy ale domów. No nie... No właśnie, zastanawiałam się, jak stąd zejść, żeby nie zginąć. Dziękuję. Arigato. Domo arigato. Dobra. Kurczę, no to chodźmy dalej. Ojej. Ptaszki. Możemy tu coś pewnie znaleźć, możemy coś obejrzeć. A klatki, klatki puste. A spotkamy kogoś? To jest pytanie. Dobra, widzę, że tu mamy coś do podniesienia. Właśnie miałam mówić, że wygląda trochę jak zapasy. Coś tam jeszcze mrygało dalej. Co mnie tu mrygało? O, tutaj. Tyle ryb. Wow. Troszkę zastrzelili. Czy to są ten czarny? Gdzie? No. A ona mnie będzie wołać, jeżeli zejdę ze ścieżki. No idziemy teoretycznie w dobrym kierunku. Takim trochę dobrym. Co mnie ściągasz z mojej ścieżki? Powiedziałabym Shinobi, ale w tym momencie to by była ścieżka samuraja. Co mnie z mojej ścieżki samuraja zabierasz, wołasz, zdejmujesz? Tu jeszcze więcej domów jest do sprawdzenia. Wejdźmy do środka, zupełnie z ciekawości, bo nie muszę nawet drzwi otwierać. Chcę je po prostu pooglądać, zobaczyć jak wyglądają. Coś tu leży. Nie. Tam można się przeciągać. Tam się w ogóle u góry jeszcze pali. O ja. Tam można było wejść na górę. No i jak ja mam grać w tą grę, nie wchodząc na rzeczy? No przecież tak się nie da, nie godzi się. Czemu tam nie ma drabiny? Tam bym wlazł. Jest drabina, to tam wlezę. Nie powinno być łatwe. Podoba mi się ta rozmowa, ale ja od dzisiaj przedstawiam się Zorodes. Roronoa Zoro. No dobra, dobra. Aha. No witaj. Zora. Muszę zapamiętać, którym klawiszem, bo przecież na trójkąt jest bicie. Teraz tu są kwiatki do zebrania. Mogę zebrać jadąc? Mogę. Tak. O, przepraszam, Juno. Patrz, ile tu się rzeczy świeci do podniesienia. Zobacz, bambusy, nie bambusy, krzaki, nie krzaki. Tu się coś świeciło. No i jak tu nie robić takich rzeczy? Chyba dobrze biegniemy. Chyba tak. Sora! Sora, jak on pięknie do niego woła. A tutaj coś leży? Leży, ale chyba nie do podniesienia. Będę musiała się nauczyć odróżniać takie rzeczy po drodze. Mogę skakać? Tak, ale z konia, dobra. Miu. Au, ale się walnęłam. Muszę uważać tu, bo mam kota obok siebie, śpimy. To znaczy śpimy. Kto śpi, to śpi. Kto śpi, to śpi. No dobra, co my tu mamy? W dobrą stronę, rozumiem, biegniemy. Dystans się zmniejsza. Ale nie mogę się nie rozglądać po okolicy. O nie, tutaj coś jest. Och, te wiatry są przepiękne.
tak jakby mnie trochę w tamtą stronę? A gdzie jesteś? Gdzieś poszła. A, wróć do obszaru opowieści znowu. No dobra. Wróciłam! O! Wróciłam! Ale mnie cofnęli daleko, czyli trzeba uważać. Dobra, rozumiem. Nie są. A to de takamo. Tecudatte kureryo. Mo sugu ano ko ni aeru nda ne. Onushi wa ii ane da. Sonna koto nai. Kyoudai to wa souyu mono daro. Anta ni mo kyoudai wa iru no? Ore no miuchi wa ojiue dake da. Tasuketa ato wa dou suru no? Yasumitai. Ojiue ga irasshareba shima wa sukuwareru kara na. Sorebakkari da ne. Kateru hazu no nai ikusa wo seishite kita okata da zo. Onushi wa ototo wo tasuketa nochi dou suru? Jitsu wa kangaeteru hima wa nakatta. Czy zebrane przeze mnie rzeczy się zresetowały? Słuchajcie, ja to sprawdzę, bo jeżeli tak, to muszę je zebrać jeszcze raz. A potem widzimy się tam, co popsułam. Już wiem, że nie wolno mi schodzić z obszaru, bo mnie cofną... Uf, daleko. Dobra. Widzimy się tam przy kamieniach. Dobra, wygląda na to, że poprzednim razem pobiegłam tam na dół, a chyba nasza droga miała iść tu w górę. No podnieść tego bambusa. Tak zakładam, że tędy właśnie... O, tędy właśnie mieliśmy sobie iść. Dobrze mi się wydaje. Chociaż... Wiecie co? Trochę się pogubiłam. Może biegłam dobrze. Dotrzeć do tarasu przy mongolskim obozie. No niby idzie mi tu ładnie odstęp. Odległość. Na razie wygląda, że okej. Wygląda... Ten tam? Dla mnie to tamto wygląda jak obóz wroga. Sześćdziesiąt... Pięćdziesiąt... Dobra, widzę teraz. Czyli prawie, prawie. Dokokani skima ga aru. Sagasu zo. Taka o tasuke nakia. Teki ni sawagarezu ni. Nani ka te ga aru hazu da. Ano iwa wa nobore sou da. Ashiba ga yurui to kuzureru. Kizukareru yo. Fajna opcja na sprawdzanie rzeczy. Oku no mamori wa kata sou da. Trochę jak Assassiny. Shoumen no kabe wa dekiagatte oranu na. Skima ga aru kamo. 正面の壁に隙間がありゃ、中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば、捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不問でもあるのかい。この島は、かつて賊が貪さばっていた。しかし武士が乱を鎮め、 正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。おじ上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。 あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。 Czyżbyśmy się mieli zmienić z samuraja w shinobi? Takawa. 苦労してるんだ。猛虎が来る前から。守ってやったのだな。兄弟だからね。 タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろう。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのは、やはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった？恨みを晴らしたいんだろう？何だってやらなきゃ。
通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。Nie mieczem Mongoła stojącego tyłem. Dokonaj skrytobójstwa. お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。いやしきことを申すでない。Dieta cud. Tak właściwie od kiedy to mój główny bohater ma na sobie opaskę? Dobrze, dobrze idę chociaż? Idę tą wydeptaną ścieżką, to zobaczymy. Jin Chan na tym etapie właściwie. Tutaj zaoremaszta, nie? Musi no iki des. A, sugu cikaku ni oru na. Dobra. Będziemy walczyć z niedźwiedziem? わかってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。よるな。生きておるやもしれん。おいえい。この焼き図では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。刺客？槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。Jasne, że tak.
skupione słyszenie. Wciśnij tacza, aby użyć skupionego słyszenia, co pomoże poznać pozycję pobliskich wrogów, ale spowolni twój ruch. No dobra. Czyli ta misja to ninja. Przede wszystkim. Tam chyba nikogo nie ma. Myślę, że ten kolega jest wystarczająco daleko, żeby go zaatakować. Ojej. Ale dźwięki. Rozwalają arbuzy, czy co? Tam nikogo nie widzę. Tu mamy dwóch. Chociaż nie, tam jest jeden. Dobra, ten stoi tyłem. To może poczeka. A ty nie odwracaj się, 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 mam cię. Wow, już mi zaczął widzieć. Ciekawe, czy to jest kwestia skrytobójstwa. Czy za blisko podeszedłem. Zapasy. Jak już jesteśmy. Dobra. Czy poza tobą... Jest, zakładam, że ta pierwsza misja będzie taka mocno... Nie, przedtem po prostu za blisko podeszłam do niego. Zakładam, że ta misja będzie taka mocno pozwalająca na robienie tego skradania się i raczej nie będzie się nam nikt niepotrzebnie odwracał. Tak przypuszczam. Ten jest nagle sam? Czy on nie miał tutaj kolegi? Może miał. Oddychanie się nam zupełnie zmienia w takiej sytuacji. Ła, co on go złapał za biodro? Że tak podskoczył? Ło! Co to w ogóle za pomysł? Nabijany głowy na pale. A przytrzymaj, dobra. Wytrych mamy, wytrych. O, kolega raczej, o, przykro mi. Teraz tak, mówili, że jak będziemy chodzić po skałach, to mogą nas usłyszeć, ale może nie tutaj. O, kolega, czy ty chodzisz w namiocie? Oj. Chyba tak, spróbujemy go złapać. Zobaczymy, jak będzie szedł, tak jakby trochę w tym kierunku. Nie, trochę niekoniecznie. Okej, okay, mamy go. Tu jest parę rzeczy do zebrania. Zobacz. Chyba warto było tu wejść. Zapiski, ojej. Ale to może później, bo teraz jesteśmy w połowie akcji. Może nie zapomnę, ale... Kurczę. O, artefakt. O kurczę, za dużo rzeczy naraz. Ktoś tu jeszcze... Tam jest ktoś, ale taki trochę przodem w naszą stronę jakby. O, nie. Orida, Takako. Mini iko. Chiga. Taka janai. Dobranoc. O, Yasumi-nasai. I wytryszek. Yoku naka ni haireta na. Nigeruzo. Hanashi wa ato da. A na górze myście nic nie ma? Ja bym wlazł. Szybko chodzimy po drabinach. O, nic nie ma. Juu, jeszcze szybciej schodzimy po drabinach. Och, to przeciskanie się jest po prostu wypad. Ale to chyba nie są wszyscy, co? O, oni wstali, to ja też wstanę, a co się będę. Onushi wa Sugegasashi ka? Kacute wa na. Asoko mo meshi ni kumatte kita kara, nukete kita da. Nie słyszałam, żeby mówił Mugiwara. Co to za kapelusze? Tłumaczone na słomiane bez Mugiwara? Nie zgadzam się. Kachi. Kachi, kachi. Nie
Are we done yet? 捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。もうこのことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツーツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう、教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせる。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、老いはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。Kodeks wojownika i trofeum bez odwrotu. To chyba chodzi o przechodzenie z trybu samuraja w tryb shinobi. No, mamy punkt techniki, fajnie. Udało ci się zdobyć punkt techniki. Wykorzystaj go, aby poznać nowe techniki, które pomogą ci w walce z Mongołami. Parowanie. Wykonaj parowanie w ostatnim możliwym momencie i wyprowadź śmiercionośny kontratak. Podoba mi się. Unik. Unik też mi się podoba. Ojej, one kosztują po jednym punkcie, a mam dwa. O tak, dobra. Kupujemy jedno i drugi. Toczenie się. Przetocz się po ziemi, aby uniknąć ataków. Dwa razy. Ojej. Gasi płomienie. O, fajnie. A, dobra. Ojo. Technika opanowana. I teraz możemy lecieć w dół, ale myślę, że pojedyncze będzie super kupić. Co to są mityczne? Opanuj legendarne sztuki walki. Niebiański cios. Taniec gniewu. O, jaki wypas. A ten co robi? Nice. Panu legendarne. Droga ognia. A rozumiem, że to podpalamy nasz miecz i atakuje podpalony. O, wybuchowa strzała. To nie brzmi jak mityczna, ale spoko. Eksploracja. Wykorzystaj moc przewodniego wiatru. Okej, okay, to jesteś... Też fajne. Podążaj za przewodnim wiatrem do gorących źródeł. Kąp się w odżywczych wodach, aby podnieść swój maksymalny poziom zdrowia. O nie! Ze 150 odcinków będziemy mieć. Wykonuj cięcia, aby zwiększyć swój maksymalny poziom hartu ducha. Och, wspaniałe. Ustal cel przewodniego wiatru na mapie. I tutaj tak samo. Wiatr, to podążaj za przewodnikiem. Przedmioty. Ojej, ile tu jest rzeczy, a ja to wszystko chcę. Postawy. Tutaj też możemy. O,
Uderz naprzeciw szermierzom, mocne ataki. Okej, łamacz ostrzy i przytrzymaj. Przytrzymaj R2, aby zmienić postawę. Od kiedy? Ha. No dobra. Ale tego tu jest! O, ja nie mogę! O, ja cię kręcę! I duch. Techniki adaptacji. Co posiadam? Odzyskiwanie zdrowia. Prowokacja. O, prowokacja jest mega. Po danej prowokacji jeden wróg rzuci się na ciebie, wystawiając się na zabójczy cios. O, tak. Podwójna prowokacja. Wydłuża serię prowokacji. A tu ilu? Dwóch wrogów rzuci się na ciebie. O! Jestem po jakiejś półtorej godziny w grze, trochę więcej i już się zakochałam. Nieznana? Skrytobójstwo. Będą jakieś lepsze? Bezpieczne lądowanie. Wow, ładne. Będę dalej oglądać. Skupione słyszenie. Teraz lepsze rozumiem. Okej, i dwie nieznane techniki. Broń ducha też nieznane. To jeszcze te kolekcje, bo nam wpadły. Mongolskie tutaj. Sztylet. Aha, w tej kolejności się pokazują. Dobra. Arul. To jedna z podstawowych mongolskich potraw. O, to jest jedzenie? Robi się ją z twarogu gotowanego w świeżym mleku. Gotowy wyrób miesza się z cukrem i owocami, po czym suszy i kroi w rozmaite kształty. Bardzo fajne. I zapiski. O, tak. Rozmowy z Chanem. Właściwie z Hanem, bo to jest ten mongolski, więc to będzie Han. Jeden. Co zwykły mnich, jak ja, może osiągnąć, zapisując swoje rozmowy z Khotun Hanem. Pragnę zachować jego słowa i czyny dla potomnych, aby rozwiać obawy ludu. Tsushima, krzewić wzajemne zrozumienie i powstrzymać dalszy rozlew krwi. I to jest powód, dla którego będę biegać od domu do domu. Ech, teraz pytanie. Czy biegacie ze mną, czy biegam sama? Te domy w pewnym momencie pewnie się zrobią powtarzalne, jednak no są naprawdę przepiękne i będą długie odcinki zapewne, ale eksploracja w tym też będzie. Nie chciałabym chyba na live wchodzić, bo jeszcze nie czuję się na siłach tak wspaniałej gry. W sensie takiej fabularnej mocno brać na live. To co innego jest totalnie niż Barn Finders czy House Flipper. Tam mamy raczej symulatory, więc tam jest o wiele prościej pogadać i na przykład zatrzymać grę na chwilę, jak czegoś nie robię, bo rozmawiam. A tu by mi było ciężko. Jeszcze jak nic bym spadła z jakiejś skarpy. Więc pytanie. Eksplorujemy razem? Czy robię cięcia i sama biegam? Na przykład wejdziemy do takiej robackiej wioski, zobaczycie pierwszy dom, a pozostałe 15 przebiegnę sama. Zobaczymy, jak będziecie, w którą stronę będziecie się naginać. Ale to myślę, że tak po paru odcinkach dopiero zdecydujemy. Han bardzo chętnie toczy dyskusję i wypowiada się zaskakująco szczerze na wiele tematów. A jestem przecież tylko tłumaczem. Na dodatek Japończykiem. Jest ambitniejszy niż jakikolwiek szogun. Han ma dużą wiedzę o historii, uważa siebie za ważnego gracza w obecnych wydarzeniach. Jednocześnie chętnie uczy się o naszej kulturze. Intrygujący człowiek. No. Po prostu mądrze podszedł do sytuacji. Czy ja mogę z koniem... Zaktualizowany dziennik. Pokonany kowala. Nie, pokonany kowal. Och. Jest 6.42. Tak się czyta o tej porze. Jak to wygląda? Tu mamy, widzę, gościa. Spoko. My jesteśmy tu. Zaraz przy nieodkrytej. Jest już, ja zdaję sobie sprawę, że jest około 50 minut. Ale może chociaż sprawdźmy sobie to, bo jestem ciekawa. A to jest tu obok. Zaraz, przytrzymaj. Czekaj. Przytrzymaj. Dobra, mniejsza. Uciekło mi. Lisiek! Lisia Nora. Jesteś w śledzonej lokalizacji. Śledzonej przez kogo? A nie, jestem w tej, którą ja śledziłam. Dobra. Hej, Liśku. Czekaj, nie uciekaj. Gdzieś ty poszedł. Ten moment, w którym zamiast włączyć miuta, wyłączacie nagrywanie. Dobra, popełniam mały błąd, naciskając zły guzik. Także podeszliśmy, odkryliśmy liska, norkę liska. Lisek nam też ucieka. Zdążyło się zrobić ciemno, zdążyło zacząć wstawać słońce. Tak jakoś tu szybko czas mija, ale dobra, pogłaskajmy go. No chodź. No weź.
Daj się. Ej, czekaj! No i uciekł. Dobra, nie wiem, co on ode mnie chce, ale na pewno za nim pobiegnę. Wracaj, stój! Czekaj! Co ci się... Ej! Jakie skoki! Komodo. Komoda właściwie. Ej! Co ci się GPS pochrzanił? Co ty tak skaczesz śmiesznie? Czekaj, nie, nie skacz w dół! Samobójcy. O! O, widzę, co tam... O kurczę. Wiesz co? A może podejdę z drugiej strony? O, da się tu zejść ładnie. Pomódl się przy kapliczce. Czy lis będzie naszym duchem, jakimś po prostu zwierzęciem przewodnim? Pomodlono się przy kapliczce Inari. No Inari to jest ten lis właśnie. Odblokowano nowe miejsce na talizm... A nie mamy żadnego talizmanu. Tam możesz założyć dodatkowy talizman. Szkoda, że nie mamy jeszcze żadnego. Dziennik. Aha, no jest ten pokonany kowal. Ale widzę, kolekcje nam się tu pojawiły. Kapliczki, eksploracja nam się pojawiła. Kapliczki Inari. Część kapliczek na Tsushima jest poświęcona Inari. Kami rolnictwa i urodzaju. Kami to jest Bóg, jakby co. Jej wysłannikami są lisy, które często można spotkać w tych świętych miejscach. Znajdź kapliczki poświęcone Inari na Tsushima i pomódl się przy nich. Liczba potrzebnych do blokowania kolejnego to 3. Przy nich nie możemy nic czytać, jakby co. Nie mamy na razie żadnych talizmanów, więc nic sobie nie przypiszemy, ale gdzie jest liszek? Yumitori ga oreba kokorozyui. Ishikawa-sensei no yona. Gdzie są napisy? O, jest li... Tak jest. To jest dobrym kotopieskiem. To jest dobrym kotopieskiem. O. Jaki wesoły i szczęśliwy. Rozumiem, że już nie ma po co za nim biec. Wróci do swojej nory. No weź, nie uciekaj. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No daj się pogłaskać. Nie da się pogłaskać drugi raz. Można cię gonić aż do kolejnej kapliczki? No hej. No hej. No cześć. Ojej. O jaki fajny, o jak... Jakie lisy są w wypas? W ogóle słyszeliście kiedyś, jak lis się śmieje? Wygooglajcie sobie śmiech lisa, przysięgam. Jest mega. Nasłuchiwanie, dobra. Jak to wygląda na mapie? O, są zaznaczone. Jeszcze można szybką podróż tam zrobić. Nasz kolejny cel jest tutaj. Ale chętnie zaznaczę po drodze te, których nie sprawdziliśmy jeszcze. Myślę, że warto. Myślę, że warto. W sumie dajcie znać, czy biegniemy razem przez te pytajniki, bo przez ten na pewno pójdziemy, to spoko, ale można by zahaczyć najpierw o ten, dopiero tu i tu. Ja i tak nie nagram trzeciego odcinka aż wieczorem dzisiaj, bo ten nagrywam w nocy, bo będę w domu dopiero później, ale to mam nadzieję, że będziecie jednak za eksploracją wspólną ze mną. Dobra, to myślę, że tu możemy spokojnie kończyć. Gdzieś jest nasz... Sora, płotka nasza. Nie musisz tutaj się schylać. Gdzieś tam był. Teraz się pojawi pewnie znikąd. Sora? Tam jest. Kui! Kui! No, ej, jak w tych. Jak w tych wszystkich filmach, co taki para biegnie do siebie naprzeciw. No, wiesz co? No. Dziękuję. Dobra, mogę go pogłaszkać? Mogę tylko wsiąść. To może taki właśnie sposób, z takim widokiem wspaniałym pożegnamy się. No tu jest przepięknie, przepięknie. Prawie godzina filmu. O, tam są ludzie. Teraz czy oni gonią ludzi? Wiecie co, podejdziemy, zobaczymy. Oj, chyba tu jest za głęboko dla Sory. Mam wrażenie, że oni kogoś tam katują. Możemy im pomóc? Teraz gdzie oni są? Gdzie ja ich widziałam? Wiecie co? Sora! Sora! A? Co mi się podziało z obrazem? Z mózgiem?
coś? Tram? Nie? Mózg? Mózg, co ty odwalasz? No dobra, widzę wioskę na dole. O, golasy? Nie wyglądają, jakby potrzebowali. To tu zaszło przed chwilą. Ej, mój mózg oszalał. Przecież ja byłam... Dobra. Gra sobie ze mną pogrywa. Świetnie. Tam są gulasy. No to jest... Ha! Pokazuje, że jestem przy samej lisiej tej. Ona była tam dalej. Dobra. Koniec odcinka. Bo gra sobie ze mnie robi... A nie, lisią norę pokazuje. To już prędzej. To dobra. To ona tu jest. Okej. Gra sobie ze mnie... robi te. Ja byłam pewna, że tam ktoś był. Stojąc tam dalej, jak byliśmy, bo tu byliśmy. Tutaj. Tu. I byłam pewna, że widziałam tam kogoś i nawet mnie namierzali. A nagle pojawiłam się z... Co? Dobra, nieważne. Mam problem z mózgiem w tym momencie, nie kontaktuję, co się stało. Będę pewnie widzieć przy edycji. Także raz jeszcze. Dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.